Dale, dale. Tomasz Gapiński był tutaj już z przodu. Oczywiście zawodnik jadący w nie swoim kewlarze i teraz patrzmy, co się dzieje. No nie za mocno siedział już z tyłu, już chciał wypuszczać tę maszynę i koło w koło. Zaplątał się tam Adrian w tym motocyklu. Jego własnego toru cały czas próbuje tam się gdzieś szeroko zadawać, ale mimo wszystko jednak brakuje troszkę szybkości. Przeszedł, ależ to zrobił. Ach, co za upadek dramatyczny. Wjechał.
to są właśnie ta bandę i ta banda go po prostu wyssała i to no niemalże... Ryszard, ale zobaczmy, ja mam nadzieję, że to jest po prostu tak, że wbił się w tą... Nie, zahaczył, zahaczył jak... tylnym kołem tak, o bandę. Ale chodzi mi o ciało, że przeleciał po prostu tym ciałem i dopiero tutaj bił fikołka, huknął. Tak. Gim, Mazur na miejscu trzecim, Tarasienko, przedarł się. Fantastyczna akcja znów pod płotem. Ojej! Ależ paskudnie zahaczył Mazur o tylnie koło Tarasienki. Ewidentnie jego wina. Bardzo brzydko to wyglądało. Najgorsze są te upadki, gdzie... W tym wyścigu, teoretycznie, to rzeszowianie powinni ten wyścig rozstrzygnąć na swoją korzyść. Ta ściema w górze, no i została ta dwójka Bydgoszczan. Przynajmniej na początku. To wygląda tak, jakby jeden z nich się dopiero uczył jeździć. No patrzmy, co się dzieje. Kask czerwony przedarł się teraz na pole, na miejsce drugie, ale widzimy, że leży za... Tak, tutaj widać wyraźnie, że na czoło wyjechał sobie Wojdyło. Natomiast Rząsa, który stracił z wyjścia z łuku swoją pozycję z drugiej pozycji na trzecią na rzecz Sitarka. W kasku żółtym. No, sam sobie tutaj troszkę winien. Zbyt szeroko dał się wynieść. Kolej deskopie tutaj właśnie. Tutaj pociągnęło ewidentnie czaje. Tak, no było widać, że nie opanował motocykla. Zbyt prostym motocyklem wszedł w ten łuk, zahaczył o tylne koło swojego rywala i to musiało się tak skończyć. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że Patryk Hukar został pociągnięty przez motocykl właśnie w kierunku bandy siły odśrodkowej. Niesprawdzane praktycznie w co drugim motocyklu znajdującym się w parku maszyn. To jest właśnie akcja ratunkowa juniora krakowskiego, przepraszam, czyli Piotra Piuro. Tak jest, no ale bardzo dużo działo się w tym wyścigu. Rzeczywiście świetny pierwszy łuk i prostą przeciwległą miał Kuba Miśkowiak. Zdążył go zamknąć i musiał tutaj, żeby w niego nie wjechać, mocno wykontrować motocykl. I noga mu spadła z haka, bo gdyby nie spadła, to Thompson już jest na tyle doświadczony. Tutaj właśnie, ale on ją specjalnie na chwilę puścił i kiedy chciał wrócić, to zakończyło się właśnie takim kurkoczem. Piuro, a może Andersen przegrał start zupełnie z tego pola B. Jedzie po krawężniku, ale tam równiutko cała czwórka. Mateusz Szczepaniak, on był czwarty, teraz wchodzi tam. Ależ tłum na wejściu w drugi wiraż. No i przepychają się mocno. Szczepaniak chyba za chwilę to opaduje, ale Andersen teraz już przedziera się na prowadzenie. Szerzej wysuwa się Piotr Piuro. Andersen go pognębił. Teraz długa prosta, ale nie dał rady tam się wcisnąć pod łokieć Andersenowi. Ale szaleńczy bieg. Piuro na szczęście niegroźnie siada na 4 litry. Good pass, set him up nicely. Robson fights back at the end of lap number 3. Looking for that group trot. Oh, sideways again. On the throttle, he's gone. It's gone. No, he's got it. No, it's gone. This is cool. He's managed to hold on to, I don't know how. How did he do that? That he was all over. Knows. Wow. But he got the lead. He's got to do the hard work again now. There's 4 or 5 attempts at straightening that car up. Here it is. We'll slow it right down. Just steps out, right, left, right, left. I'm out of control. No, I'm not. I'm back. Awesome pitches. That is awesome stuff. Great job. And to manage to keep it on the black stuff as well. Amazing pitches.